Chwała Bogu. Witajcie, kochani. Dzięki Krzysiu za to sprostowanie. Słuszna uwaga. Kościół jako zgromadzenie dzieci Bożych jest po to, aby uwielbiać Boga. Jesteśmy stworzeni, ty i ja jestem stworzony po to, żeby oddawać Bogu chwałę. Tylko jeszcze niektórzy ludzie o tym po prostu nie wiedzą, bo nie spotkali się z Jezusem, z żywym Bogiem. Jesteśmy też po to tutaj, aby nawzajem się budować, posilać, aby wzrastać, ale także Kościół jest powołany do tego, aby wzrastał też liczebnie. Amen? Do tego, abyśmy przyprowadzali innych, abyśmy nie zatrzymali tego, co otrzymaliśmy sami dla siebie, ale abyśmy szli dalej. Do tego nas Jezus również powołał, abyśmy szli i głosili tą Ewangelię, wspaniałe Boże Słowo dla każdego. Na początek chciałbym, abyśmy się razem pomodlili, jeszcze zanim przejdziemy do Bożego Słowa. Panie Jezu, tak Ci dziękuję za ten czas, za tą możliwość, że możemy tutaj być zgromadzeni w Twoim imieniu i że Ty jesteś tutaj pośród nas. Duchu Święty, tak proszę Cię, abyś Ty otwierał nasze oczy na Twoje Słowo, aby to Słowo, które Ty masz dzisiaj do nas przygotowane, aby ono wydawało owoc, aby nasze serca były tą dobrą glebą, abyś Ty był uwielbiony w naszym życiu, na pierwszym miejscu, nie tylko tutaj, w tym miejscu, w tym kościele, w tym budynku, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w naszym życiu, w naszych rodzinach, domach, pracy, szkołach, gdziekolwiek jesteśmy. Aby to było uwielbienie Twojego imienia, nasze życie, Panie Jezu. Abyś Ty był uwielbiony. Chwała Tobie, Jezus. Amen. Amen. Cieszę się, że możemy tutaj być, właśnie w takiej atmosferze. Możemy się spotykać, takiej grupy, gdzie możemy zbliżać się do siebie poprzez studiowanie Bożego Słowa. I chciałbym, aby to dzisiejsza usługa, ten czas, aby był właśnie tak odebrany. Na takiej zasadzie, że chciałbym się podzielić tym, co mam na sercu, tym, co przeżywam, na co chciałbym zwracać w swoim życiu przede wszystkim uwagę, to, co Duch Święty wskazuje mi, abym był ostrożny, abym wyciągał wnioski z Bożego Słowa. I tym chciałbym się dzielić. I mamy troszeczkę czasu, więc jak Bóg pozwoli, jeszcze jeden temat poruszę. Taki, ale to już może na końcu. A tymczasem przejdziemy do Bożego Słowa. Tak jak powiedziałem na początku, Boże Słowo, taki fragment w 2 Tymoteusza 3:16-17, dobrze nam znany. Tam jest napisany: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Również w 1 Mojżeszowej, 17 rozdziale, 1 wierszu. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Widzimy, że Abraham ma już 99 lat, a Pan Bóg nie zwalnia tempa. Nie daje mu jakby takiego, nie powiem, może to tak nie powinno zabrzmieć, wytchnienia, nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, ale Bóg cały czas oczekuje od niego tego, żeby był gorliwy, żeby był pełen wiary, żeby szukał Boga pomimo podeszłego wieku. U Boga nie ma takiego czegoś jak emerytura. Amen? Psalm 139, 23-24. To również fragment, tak gwoli wstępu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną.
Te fragmenty jakby wskazują na to, że mamy trwać w społeczności z Bogiem. Że mamy wzrastać w poznaniu, jakby przeglądać się w tym Bożym Słowie i sprawdzać swój aktualny stan, w jakim się znajduje, czy wszystko jest ok. Sam król Dawid prosi o to Boga, aby to sam Bóg objawił jego stan, aby on nie na podstawie własnego zrozumienia o sobie, jakiejś mądrości, aby nie doszedł do jakiegoś wniosku na temat własnej osoby, czy jest on ok, czy nie jest ok. Nie chce się przyrównywać do innych osób. Jest to dobra postawa. Ale przychodzi w tej modlitwie do samego Boga i go prosi o tą opinię, o to zdanie, aby to on sprawdził jego serce i jeżeli jest coś nie tak, aby go ustrzegł, aby mu to wskazał, aby mógł to zmienić. I takie powinno być nasze serce również względem Boga i kiedy poruszamy Boże Słowo, kiedy rozważamy je, tak powinniśmy przychodzić. Nie jako ci, którzy już wszystko wiemy albo sporo wiemy i uważamy, że w naszym życiu jest ok, ale cały czas, abyśmy byli pokorni przed Bogiem i pozwalali, aby Duch Święty nam wskazywał te miejsca, bo możemy się zamknąć na głos Ducha Świętego. I chciałbym, abyśmy spojrzeli właśnie na pierwszy list apostoła Jana, dlatego, że on daje nam tutaj taką fajną wskazówkę na temat tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym mówić o pewnych naszych takich słabościach, które wykorzystuje przeciwnik w naszym życiu. Pierwszy list apostoła Jana, drugi rozdział, od 14 wiersza do 16. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I ten kluczowy fragment. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I moglibyśmy tak powiedzieć, no, takie słowo być może nie powinno być teraz mówione do Kościoła bezpośrednio, bo to jest odnośnie do, przecież do ludzi w świecie, to tam rządzi, nie w Kościele przecież. Takie rzeczy nie powinny być, nie powinny mieć miejsca pośród nas. No ale właśnie dlatego chcę o nich porozmawiać, żebyśmy upewnili się, żebyśmy to przed Bogiem stanęli i się Jego zapytali, Panie Boże, czy w moim życiu są te rzeczy, czy one mają miejsce? Czy jest ta pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia? Dziękuję, Jasiu. Dlatego, że to nie jest od Ojca, to nie powinno być. I o tym pisze apostoł Jan. Jak to jest ważne i istotne, przekonali się już Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Dlatego, że tutaj jest jakby zdradzona ta strategia diabła, naszego przeciwnika. On w taki sposób poprzez kłamstwo przychodzi i on używa właśnie tych sfer w naszym życiu. Poprzez te sfery chce się wkraść i zawładnąć nad pewną częścią naszego życia. W trzecim rozdziale Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, w trzecim rozdziale od wiersza 1 do 6 możemy czytać tą historię, przyjrzeć się jej. Bardzo dobrze ją znacie, dlatego że już dzieci na szkółkach uczą się o niej, o upadku pierwszych ludzi. I tam właśnie widzimy to, jak przychodzi przeciwnik i pokazuje te owoce, które są dobre do zjedzenia. I tu jest właśnie ta pożądliwość ciała. Owoce miłe dla oczu możemy tam czytać. One były miłe, były piękne. I
I tu, poprzez oczy, tu się rodzi ta pożądliwość oczu. I one były również godne pożądania dla zdobycia mądrości, czyli można powiedzieć może czegoś dobrego nawet, ale to było kłamstwo. To jest właśnie ta pycha życia. I widzimy, że szatan jako przeciwnik z podobnymi, wręcz takimi samymi, subtelnymi pokusami przychodzi nawet do samego Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale od 1 wiersza do 11 możemy czytać właśnie o tym, jak Jezus jest na pustyni, jest kuszony. Również bardzo dobrze nam znany, wręcz na pamięć może dla niektórych z was fragment. Ale czyż szatan posłużył się czymś innym, żeby postarać się zwieść Jezusa? Zobaczcie, skoro on przyszedł nawet do Jezusa i w ten sposób chciał go kusić w tych sferach, czyż nie przyjdzie również do mnie, do mojego życia, do twojego, do naszego, nie przyjdzie do Kościoła? Widzimy, że to są jego jakby odwieczne metody. On zna nasze słabe punkty, naszą cielesność. On wie, bo również jest stworzeniem. I widzimy, gdy Jezus był głodny na pustyni, to przyszedł szatan, aby go kusić i powiedział do Jezusa, aby zamienił te kamienie w chleb. I tam również chciał wykorzystać tę sferę pożądliwości naszego ciała. Gdy pokazał wszystkie królestwa świata Jezusowi, czyż to nie było zwrócenie się do pożądliwości oczu? Nie postawił tego wszystkiego, tego obrazu, majestatu, bogactwa i wszystkiego przed oczami Jezusa? Chciał wykorzystać to. I na końcu zaprowadził Jezusa na szczyt świątyni i namawiał, aby skoczył w dół. Dlatego, że jak twierdził, aniołowie unieśliby go na swych rękach, na oczach tłumów pewnie by się to stało, dlatego, że wokół świątyni zawsze były tłumy, zawsze skupiali się ludzie. I czyżby to nie było wtedy objawieniem się, jakimś dowodem naocznym dla ich wszystkich, że on jest tym obiecanym Mesjaszem? Czy szatan nie chciał poruszyć pychy życia? Ale u Jezusa takich rzeczy, na takie rzeczy nie było miejsca oczywiście. I to właśnie do tej jednej sfery w naszym życiu chciałbym, abyśmy bardziej się przyjrzeli. Pycha. Dlatego, że pożądliwość oczu, pożądliwość ciała być może jest łatwiej do nas, jakby można ją w swoim życiu skonfrontować szybko, tak pycha nie zawsze jest łatwa do znalezienia, żeby ją skonfrontować w swoim życiu, dlatego, że pycha to jest pokładanie ufności w jednej ze sfer w naszym życiu. Ja sobie tutaj wypisałem takie trzy sfery pychy, jaka może być w naszym życiu. I jedna z tych sfer to jest poleganie właśnie na własnej sile. Kiedy zaczynamy polegać na własnej sile, kiedy wydaje nam się, że ja już jestem na tyle silny, na tyle mocny, na tyle blisko Boga, że dam sobie radę. Choćby się nie wiadomo co działo, ja się ostoję. I nie wiem, czy te słowa wam coś już nie mówią, czy nie nasuwa wam się jakaś historia z Bożego Słowa albo jakaś postać, która również w swoim życiu była tak pewna Jezusa Chrystusa. Był to apostoł Piotr. I o nim chciałbym powiedzieć kilka słów, abyśmy to odnieśli również do swojego życia, abym to odniósł do mojego życia. Czy czasem to ukradkiem nie wkrada się do mojego duchowej sfery, do mojej duchowej postawy? Samson również polegał na własnej sile. Ale teraz skupmy się na apostole Piotrze. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdziale, od 31 do 33 wiersza, czytamy te słowa, kiedy Jezus mówi: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.
Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. W Ewangelii Mateusza jest również fragment o tym, gdzie Piotr jakby zaklina się, że on nigdy nie zgorszy się Jezusem. Jest to zapisane w 26 rozdziale od 31 wiersza do 35. Wtedy mówił do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, z ciebie ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr. Popatrzcie, jaka postawa. Ja tu, zrozumcie mnie, ja tu nie osądzam w żaden sposób Piotra. Tu nie o to chodzi. To obrazuje również, ja tu widzę często swoją postawę. Dlatego, że Jezus mu jakby ponawia to, nawet daje mu coś więcej. Ale on idzie w zaparte i rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć. Nie zaprę się ciebie. Ale podobnie mówili wszyscy uczniowie, czytamy w tym fragmencie. Piotr. Jezus mu mówi, że się go zaprze. Że wszyscy się odwrócą, że wszyscy go zostawią. Ale Piotr mówi, że nie. Panie Jezu, ty się chyba mylisz. Chyba ty mnie nie znasz. Przecież ja umrę za ciebie. On można więc nawet tak po tym fragmencie, po tym drugim stwierdzić, że się stawia jakby troszeczkę nawet wyżej od innych, bo choćby wszyscy się zgorszyli, choćby wszyscy inni, ci uczniowie, twoi, to ja nie, nigdy się nie zgorszę. Przychodzi często w naszym życiu, często, nie wiem czy często, ale może przyjść taki czas w naszym życiu, że czujemy się, że jesteśmy już tak blisko Boga, że uchwyciliśmy się już Jego stóp i choćby się paliło, waliło, choćby się wszyscy mieli odwrócić, choćby choroba, głód, śmierć, cokolwiek, to choć powinniśmy tacy być, że powinniśmy mówić do Boga, że się nie zaprzemy Go, to powinno być to troszeczkę w innej postawie. To powinno być w postawie pokory. Powinniśmy prosić Boga, aby w czasie, jeżeli przyjdzie taki czas, próby, doświadczenia, do naszego życia, aby dał nam się ostać. I to jest troszeczkę, może nawet nie troszeczkę, to jest duża różnica wtedy, w tej postawie. Przeżyłem to również w swoim życiu, kiedy będąc blisko Boga, może nie aż w taki sposób jak Piotr, ale również mówiłem, Boże, choćby cokolwiek by się działo, ja Cię nigdy nie zostawię, nigdy się nie zaprę, nie opuszczę Cię. Choćby choroba, choćby nie wiadomo co, jakie zawirowania w moim życiu, Ty zawsze będziesz na pierwszym miejscu. Szatan tylko czeka, aby nas przesiać, aby wykorzystać to, kiedy będziemy czuć się zbyt pewnie, zbyt silni. Dlatego bądźmy pokorni w naszym życiu. To, co jest ciekawe, co czytamy też w Ewangelii Jana, 18 rozdziale, 6 wierszu, że kiedy przyszła ta cała zgraja, ci wszyscy, aby pojmać Jezusa, kiedy pytali o Niego, On wyszedł i powiedział, ja jestem. Co jest ciekawe, że widzimy to, że oni wszyscy się cofnęli, padli na ziemię. Kiedy objawił się Jezus, wyszedł, powiedział, że to ja jestem tym, kogo szukacie, po kogo przyszliście.
często nie zwracałem uwagi na ten fragment, a jest tu napisane, że oni wszyscy cofnęli się i padli na ziemię. Także Jezus miał taki majestat, miał taki autorytet, taką moc słowa, że kiedy powiedział ja jestem, oni wszyscy padli na ziemię. Oni nie mogliby być w stanie pojmać Jezusa, gdyby na to nie pozwolił, gdyby na to się nie zgodził, gdyby taka nie była wola Jego Ojca i Jego samego, dlatego że Jezus sam to przyjął na siebie. I dalej czytamy, że Piotr odcina ucho sługi arcykapłana. On jeszcze był w tej sile, on jeszcze był jakby, można powiedzieć, w tej adrenalinie tego, co się dzieje. Ale widzimy potem, co się stało z Piotrem, jak szybko opuściła go jego siła, jego pewność. Kiedy gorzko zapłakał. Kolejna dziedzina jakby, gdzie możemy polegać, gdzie to może być pychą, objawem pychy w naszym życiu, jest poleganie na własnej sprawiedliwości w naszym życiu. To również może być taka furtka, takie zaproszenie przeciwnika do naszego życia, gdzie może to użyć przeciwko nam. Moglibyśmy tutaj powiedzieć o faryzeuszu, o tym, jak Jezus o tym opowiada w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale. To jest od 9 do 14 wiersza, nie będziemy teraz tego czytać. Chciałem tylko o tym wspomnieć. Pewnie bardzo dobrze nam znany również fragment tej modlitwy faryzeusza w świątyni, gdzie przyrównuje się, gdzie mówi Bogu, jaki to on jest, z czego on to nie robi, jak mu za to poniekąd dziękuję, że nie jest taki jak celnik. I tu również musimy się wystrzegać w naszym życiu takiej postawy, abyśmy czasem nie dali dostępu diabłu do naszego życia. Nigdy nie porównujmy się z innym człowiekiem. Widzimy celnika, który bije się w pierś. Faryzeusz o tym nie wie, ale Jezus zna jego serce. I to on był wysłuchany. I to on odszedł przed oblicza Bożego wysłuchany. Że tak powiem, rozgrzeszony, uwolniony. Choć był brudny przed tym, zanim przyszedł do Boga, ale przyszedł w pokorze. Dlatego nie nam oceniać, nie nam porównywać się do innych. Jeżeli chcemy się z kimkolwiek w naszym życiu porównać, porównywać, jeżeli ja, to tylko z jedną osobą. Amen. Z Jezusem Chrystusem. Również Hiob. Chciałbym tutaj przetoczyć jego przykład. Dlatego, że często czytając tą księgę Hioba, nawet nie zwróciłem uwagi na to, o czym wam teraz powiem. Być może większość z was na to zwróciła uwagę. Ja dopiero teraz przyznaję się. Ale po to jest rozważanie, po to studiujemy Boże Słowo, aby cały czas więcej i więcej wiedzieć. Chciałbym, abyśmy z tego fragmentu, z tej księgi Hioba przeczytali mowę Elichu, który wypowiada pewne słowa do Hioba. Po tym, jak on żali się przed Bogiem, jak mówi, że jest bez winy, że nie zasłużył. Ja również tutaj Hioba w żaden sposób nie oceniam, nie potępiam. Sam Bóg go przecież nie potępił. W oczach Bożych Hiob był wyjątkową osobą, nieskazitelną na tamte czasy. Ale tu jest mowa Elichu, 32 rozdział, 12-13. Na wszystko zwracałem uwagę i muszę stwierdzić, że żaden z was, tutaj Elichu odnosi się do tych trzech przyjaciół, którzy
mówili do Joba, którzy chcieli znaleźć jakiś grzech w jego życiu, wykazać, że tkwi jakiś problem w jego życiu, co jest powodem jego danego stanu. Tutaj, jeżeli ktoś tej historii do końca nie zna, to we wcześniejszych fragmentach trzech przyjaciół, którzy przyszli do Joba, starało mu się w pewien sposób najpierw pomóc, milczeli, ale potem nieudolnie chcieli wykazać, że wina jest po jego stronie, że coś w jego życiu jest grzesznego i dlatego teraz Bóg go za to karze. Ale Elihu odnosi się do nich i mówi takie słowa: na wszystko zwracałem uwagę i muszę stwierdzić, że żaden z was nie przekonał Joba, nigdy z was nie podważył jego argumentów. Nie możecie zatem powiedzieć, racja jest po naszej stronie. Tylko Bóg może go pokonać, nie człowiek. I tutaj Elihu odnosi się do tego, że tylko Bóg może przekonać człowieka, wskazać jego stan. Tylko on zna głębię i wie, gdzie jest powód, jakiś problem, coś, co jest nie tak, coś, co jeszcze powinno być oczyszczone, zmienione w moim, twoim życiu. Nie człowiek. Choć byli mędrcami, byli w błędzie. I w 33 rozdziale, też ciekawe takie słowa, mówi dalej Elihu, 13 wiersz do 17, przeczytam, żeby to było takie większe porównanie. Tu Elihu mówi do Joba: dlaczego spierałeś się z Bogiem o to, że nie tłumaczy się przed człowiekiem ze swojego postępowania? Owszem, Bóg przemawia, mówi raz i drugi, lecz człowiek na to nie zważa. Przemawia do nas we śnie, w nocnym widzeniu, gdy ludzie zapadają w głęboki sen. Przemawia, kiedy na swych łożach drzemią. Wtedy otwiera ludziom uszy i niepokoi ostrzeżeniem, aby odwieść człowieka od zła i uchronić od zgubnej pychy. Chce zachować jego duszę od grobu, jego życie od śmiertelnego ciosu. Nigdy nie zwracałem uwagi na te ostrzeżenia, które Elihu przedstawiał Hiobowi. I w tym samym rozdziale, 29 i 30 wiersz, są też takie ciekawe do tego, aby nad nimi się pochylić. Otóż wszystko to czyni Bóg z człowiekiem dwukrotnie lub trzykrotnie. Aby zwrócić jego duszę od śmierci, aby zawrócić jego duszę od śmierci i oświecić go światłem żyjących. Bardzo ciekawe słowa Elihu wypowiada do Hioba. Bóg przemawia nie tylko raz, ale widać tu jego serce, jego łaskę do ludzi, że przychodzi dwukrotnie, trzykrotnie, aby odwieźć go od jakiegoś błędu, od śmierci do życia, do siebie. Żeby go uratować. Bóg to powtarza, coś wspaniałego. I 40 rozdział tej samej księgi, pierwszy i drugi wiersz. Następnie Pan skierował do Joba te słowa: czy korektor wszechmocnego chce spierać się dalej? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Tutaj już sam Bóg mówi do Hioba: Hiobie, po cóż ci się sprzeczać? Tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o Bogu w ogóle o to, żeby wykazać, czy jest w jego życiu jakiś grzech, czy go nie ma. Ale Bóg zgodził się na taką próbę w jego życiu, aby on poznał go jeszcze bardziej i aby okazać mu jeszcze większą łaskę. I Hiob, to już znamy w 42 wierszu, rozdziale, jak zwraca się już potem do Boga, że nie znał go tak naprawdę, że tylko ze słyszenia, z tej nauki, takiej czystej teorii, ale teraz Bóg sam osobiście stanął w jego życiu i się objawił.
I jest ciekawe też w tej księdze, że Bóg przychodzi do tych trzech przyjaciół i każe im złożyć ofiarę. I tu się zwraca do Elifaza z Temanu, Bildada z Szuach i Sofar z Naama. I oni tak postąpili, usłuchali Boga, że Bóg im pokazał, że oni źle zrobili względem Hioba. Ale nie czytamy tutaj nic o Elichu. Elichu jest dla mnie taką ciekawą postacią w tej księdze. Nigdy nie zwracałem uwagi, dlatego że jak czytałem tą księgę tak rozdział po rozdziale, nie zwróciłem uwagi na tych przyjaciół. Nigdy nie zwróciłem uwagi, że Elichu nie jest wymieniony wśród tych trzech. Ciekawe. Dla mnie jest to odkrycie w tej księdze. Jeszcze będę chciał do niej na pewno wrócić i studiować ją jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ale idźmy dalej. Dlatego, że zmierzamy do tej trzeciej sfery, strefy w naszym życiu, gdzie pycha może się wkraść. Wcześniej mówiliśmy, że może to być, jeżeli jesteśmy zbyt pewni własnych sił. Drugi to, jeżeli jesteśmy zbyt pewni swoich sprawiedliwości. A trzecia to poleganie na własnej mądrości. To jest ciekawe w naszym życiu, to czego uczę się z Bożego Słowa. I oczywiście przykład z Bożego Słowa najlepiej. Tutaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na Achaba, na króla izraelskiego. Czytamy o nim w drugiej księdze Kronik, 18 rozdział. Tam jest więcej też poświęcone, ale ja to tylko tak dla tych, którzy może nie wiedzą, to przedstawię tą całą historię. Achab jako król Izraela miał żonę, to była zła kobieta, złą żonę. Ona miała 800 czy 850, już teraz nie pamiętam. 850, tak? Proroków Baala, złych proroków, ale Achab miał 400 proroków. Ale to jest też ciekawe, że on miał ich na swoim utrzymaniu, a oni mu prorokowali same dobre rzeczy. To, co chciał słyszeć. Ale był też taki prorok Micheasz, który prorokował Słowo Boże do jego życia, do Izraela, i Achab tego nie chciał słuchać. Achab zamknął go w więzieniu i była taka sytuacja, kiedy Jozafat razem z nim miał ruszyć do wojny i Jozafat jako król Judy był pobożnym królem. Chciał zwrócić się o radę do Boga i zapytał Achaba, czy nie ma proroków, aby oni się zapytali Boga, czy mają iść na tą wojnę, czy nie. Znamy tą historię. I tak jak wszyscy ci prorocy, którzy byli na utrzymaniu jego, głosili, że mają iść, mają ruszyć, że Bóg daje zwycięstwo, Jozafat nie był przekonany tym. On był mądrym królem. To mu nie pasowało coś. Nie był do końca przekonany. I pytał jeszcze Achaba, czy na pewno jeszcze nie ma jakiegoś proroka w tym kraju, w Izraelu, który mógłby nam powiedzieć, upewnić nas. I Achab mówi, że jest jeszcze taki jeden Micheasz, ale ale on mi źle zawsze życzy. On myślał, że to Micheasz mówi źle dla niego, ale to Bóg był przeciwko temu, co on czynił. I faktycznie Micheasz został zawołany, przyprowadzony z więzienia, postawiony przed majestat obydwu królów i został zapytany, czy mamy ruszać na tę wojnę. Co Bóg na to? Czy pobłogosławi, czy da nam zwycięstwo? I to jest ciekawe, że Micheasz mówi, tak, idźcie, Bóg pobłogosławi, da wam zwycięstwo. Powiedział to, co oni chcieli usłyszeć. Ale Achab zaklął go i powiedział, powiedz mi prawdę. Tylko prawdę. Zobaczcie,
sam domagał się prawdy i gdy tę prawdę usłyszał, kiedy Michałasz powiedział ten obraz, który jest dobrze nam też znany, tym, którzy czytali tą historię, że przed Bogiem była jakby taka debata, co mają zrobić, kto zwiedzie Achaba i że przyjdzie pewien duch, to nie był Duch Święty, że przyjdzie duch zwodniczy i on będzie tym prorokom mówił słowa zwodnicze, oni zwiodą go, przedstawił mu cały obraz nawet tego, wyjawił plan, ale Achab był tak uparty i wydawało mu się, że jest przebieglejszy od Boga, że kazał Jozafatowi, aby ubrał jego strój i tak ruszy do wojny, ruszy do walki. I nawet jeżeli to będzie przeciw Bogu, nawet jeżeli odniesie klęskę, to nie poniesie jakby kary za to, dlatego że mogą pojmać wtedy Jozafata. Swoje główne siły wróg skieruje na króla. Często w naszym życiu, mam nadzieję, że nie często. Czy nie jest tak w naszym życiu, że spieramy się z Bogiem? Gdzie ewidentnie przychodzi słowo od Boga do naszego życia, które nie jest po naszej myśli, a my to tłumimy w swoim życiu? Znajdujemy wyjście, rozwiązanie, aby osiągnąć własny cel? To, co jest ciekawe, to to w tej historii również, że Achab został, pomimo tego jego planu niecnego, czytamy to w Bożym Słowie, że tak nikto, ni stąd, ni zowąd ktoś wycelował i trafił Achaba między pas a pancerz. To też było dla mnie takie ciekawe, kiedy to czytałem, dlatego że to są takie moje przemyślenia, jest to godzina biblijna, tak się z wami dzielę, że pancerz jest jako pancerz sprawiedliwości, a pas prawdy, no nie? Został ugodzony między. Prawda? Został ugodzony między te dwie rzeczy. Między pancerz a pas. Nie było w jego życiu ani prawdy, ani sprawiedliwości. I tam go dosięgła strzała. Obyśmy my mieli przywdziany zawsze ten pancerz sprawiedliwości, założony pas prawdy w naszym życiu, aby żadna strzała, która jest do nas wymierzona, nie miała prawa nas dotknąć. Amen? Chodźmy w prawdzie. I nie we własnej sprawiedliwości, ale w sprawiedliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa. I widzę, że jeszcze zdążę poruszyć jeden obszar naszego życia, nad którym również się zastanawiałem, który tak mam na swoim sercu, który przeżywam. I właśnie to, co mam na sercu, chcę się dzielić z wami, bo być może ktoś z was również to odniesie do swojego życia i będzie mógł się z tym rozprawić w swoim życiu. Nie będę mówił o rzeczach, nie chcę mówić o rzeczach i dzielić się o rzeczach, z którymi nie mam problemu, ale z tymi, z którymi się zmierzam, z którymi się zmagam. Nie będę mówił o paleniu papierosów, bo z tym się nie zmagam. I nie będę tutaj o tym opowiadać więcej ani gromić, tylko będę chciał poruszać takie aspekty, które dotykają mnie bezpośrednio, mojego życia. Jednym z tych aspektów, gdzie Duch Święty mi pokazał w moim życiu, gdzie powinienem zwrócić na to uwagę i być ostrożny, to lenistwo. Niełatwo się mówi o czymś, co może dotykać mnie osobiście, mojego życia, dzielić się przed wami takimi osobistymi przeżyciami, gdzie Duch Święty na coś mi wskazuje, ale chcę to poruszyć przed wami, chcę być szczery przed wami, bo to jest coś bardzo niebezpiecznego w naszym życiu, co szatan niepostrzeżenie może wykorzystać, wkraść się. Tak jak wcześniej mogliśmy poruszyć temat pychy, gdzie poprzez pychę, przez poleganie na własnej sile, sprawiedliwości i mądrości on się może wkraść, niepostrzeżenie, tak samo przez lenistwo w naszym życiu. Dlatego, że trwanie w społeczności z Bogiem, o tym, o czym mówiliśmy na samym początku,
kiedy był ten wstęp, gdzie Bóg zaprasza do tego Abrahama, to wymaga od nas pewnego poświęcenia. To nie będzie wyglądało tak, że po prostu Bóg powiedział, trwaj w społeczności ze mną, no to ja teraz kapcie, kładę się na tapczan, trwam. Nie? To wymaga ode mnie pewnego zaangażowania. To nie jest tylko, że czekam sobie i nic nie robię, aż on przyjdzie i mnie zabierze, ale robię coś, aby się z nim spotkać i być gotowym na to, kiedy on przyjdzie. I to jest często lekceważone w naszym życiu i niezauważane. Ten grzech, jakim jest lenistwo, bo to jest grzech. I w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, to się zaczyna chyba od 14 wiersza, tam jest przypowieść o talentach. Ja poruszam same nam dobrze znane osobom, które chodzą do kościoła, które czytają Boże Słowo, same pewnie dobrze znane fragmenty Bożego Słowa. I ta przypowieść o talentach, o której mówi Jezus, może powinna być nazwana przypowieścią o złym i leniwym słudze, tak się zastanawiałem. Może by to bardziej przemówiło, bardziej zatrzymało mnie, moją uwagę. Mówię teraz o sobie. Dlatego, że jeżeli czytamy tam o jakichś talentach, to ktoś może to źle zrozumieć, ktoś to może tak przejdzie powierzchownie, o jakie talenty chodzi. Ktoś może to zrozumieć, że to może jakiś talent od Boga, który nie używam i to tylko o to chodzi. Ktoś może nie zauważać tego talentu w swoim życiu i czuje się bezpiecznie. Może jak troszeczkę bardziej się zagłębi, zrozumie, że te talenty to chodzi o jakiś pieniądz, o jakiś skarb, o jakąś wartość, o coś więcej. Ale to, co jest kluczowe, to czytamy dopiero dalej. W tym samym rozdziale 25, ale 40 wierszu. I tam Jezus mówi do tych, których wynagradza w tej przypowieści, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Tu jest klucz jakby do tej przypowieści. Uczyniliście cokolwiek. A w 45 wierszu mówi do tych, którzy zakopali ten talent od Boga, czyli te możliwości, jakie On im dał. Niektórym dał więcej możliwości, będą rozliczani z tych większych możliwości, niektórym mniejsze, będą z mniejszych. Niektórzy mieli więcej czasu, inni mniej. Ale tu jest napisane, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. I tu jest ten klucz dla mnie tej przypowieści o talentach. Przypowieści o złym i leniwym słudze, ja sobie to tak nazywam. Lenistwo. Brak skłonności do działania lub pracy. Ślamazarność, gnuśność, niedbalstwo, opieszałość. To niechęć do wysiłku nawet wtedy, gdy wysiłek ten jest wyraźnym obowiązkiem. Osoba leniwa daje sobie prawo do zwalniania się z każdego nielubianego, nużącego wysiłku. Lenistwo może być wobec pracy, nauki lub innych obowiązków. Ale o tym, o czym ja chcę teraz tutaj mówić, to nie o takim naszym cielesnym tutaj lenistwie, ale o lenistwie duchowym, o takiej bezczynności albo minimalizmie, czy jak to nazwać, gdzie wkrada się potem taka apatia w nasze duchowe życie. Dlatego, że to nie jest tylko chwilowa słabość. To jest grzech, który prowadzi do szeregu niepowodzeń, a na końcu tragedii w naszym życiu. Jeżeli damy temu przystęp, jeżeli otworzymy furtkę, pozwolimy sobie na to w swoim życiu, to będziemy zbierać tego owoce. I w przypowieściach Salomona, 10 rozdział, 4 wiersz, leniwa dłoń prowadzi do nędzy. A 19:15 przypowieści Salomona, lenistwo pogrąża w głęboki sen. Kolejne przyrównanie. Lenistwo pogrąża w głęboki sen. Lenistwo to grzech przeciwko Bogu i samemu sobie.
zabija ukradkiem, powoli i niepostrzeżenie. I to, co jest, nie powiem ciekawe, ale nad czym powinniśmy się zastanowić, to to, żeby spotkać się z karą za ten grzech, nie trzeba specjalnego wysiłku, nie trzeba zbyt wiele robić. Tak naprawdę to wystarczy nic nie robić. Aby usłyszeć te słowa, zły i leniwy sługo. Kto z nas chciałby mieć złego i leniwego sługę, któremu powierzyliśmy jakieś zadanie, a on tego nie uczynił? Takie porównanie, jak dryfująca tratwa płynąca z prądem jest dusza leniwego człowieka. Nigdy nie popłynie do góry. I tak samo zdrowe ryby zawsze płyną pod prąd. Tak powinno być w naszym życiu. Jeszcze tylko chciałbym poruszyć obszary duchowego lenistwa i zostawić wam to do rozpatrzenia w waszych domach. Jakie to są obszary, które dotykają naszego życia? Lenistwo w tej duchowej, w duchowym obszarze. Przede wszystkim w modlitwie może nas dotykać lenistwo. Tu możemy łatwo sprawdzić, ocenić, nie porównując się do innych ludzi, czy ja się modlę więcej od nich, czy mniej, nie o to chodzi, bo zawsze mogę się przyrównać do kogoś, na tle kogo wyjdę lepiej, bo modlę się przed obiadem, rano, wieczorem, nie o to chodzi teraz. Wiemy, o co chodzi, amen. Czy nie dotyka mnie lenistwo w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, w uczęszczaniu na spotkania, takie jak to, czyli nie tyczy się to was, ale to też jest ciekawe, dlatego że jeżeli nie mam nie raz, może to jakoś przeżywam, jakoś to jest zauważalne w moim życiu, nie było mnie, ale jeżeli nie mam je drugi, trzeci, czwarty, przyzwyczajam się. Lenistwo może być również w głoszeniu Ewangelii w moim życiu. Mogę być leniwy w tym. Tak samo w innych służbach, do których powołuje mnie Pan. Mogę być leniwy. Tak jak panny z przypowieści były ukarane nie za jawny grzech w swoim życiu, za konkretny jawny grzech w swoim życiu, lecz, jak twierdzę, za lenistwo. Za tą bezmyślność, na którą sobie pozwoliły w swoim życiu, za ten duchowy sen, który grozi brakiem oliwy. To, o czym czytaliśmy sobie w przypowieściach, że lenistwo pogrąża w głęboki sen. I te panny z tej przypowieści, o których mówił Jezus, popadły w taki duchowy sen, który groził im brakiem oliwy. I tak się skończyło w ich życiu. I tak jest, że często lenistwo rodzi zniechęcenie i ma wpływ na innych. Jeżeli jesteśmy zaangażowani, jeżeli ciągniemy do przodu, ciągniemy za sobą innych, ale jeżeli jestem leniwy, spowalniam też innych, mam wpływ też na innych. Amen? Zgadzacie się z tym? Oddziaływuje to również na innych. Największe zniechęcenie jest w połowie drogi, bo widzimy już ten znój, który jest za nami, który pokonaliśmy i widzimy jeszcze pewną odległość, która jest przed nami. Wtedy może nas dopaść zniechęcenie, zmęczenie, frustracja. Ale nie o tym chciałbym, nie w taki sposób chciałbym kończyć, ale chciałbym zakończyć to takim wezwaniem do szczerej modlitwy przed Bogiem, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, aby sam rozsądził nas. Tak jak Dawid, który prosił Boga, tak jak proszę Boga i chciałbym, abyśmy właśnie wstali już i taką modlitwą wspólną zakończyli to spotkanie.
I abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, szczerze, aby mówił do nas, aby mówił do mnie, czy w moim życiu pozwalam sobie na pychę, czy nie z czasem polegam zbyt na własnej sile, sprawiedliwości, na własnej mądrości, czy czasem nie wkrada się w moje życie przez to lenistwo, Panie Jezu, tak dziękuję Ci za Twoje słowo. Za Twoje święte słowo, Panie Jezu. Konfrontuj nas, Duchu Święty, z Twoim słowem. Jest ono pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Panie Jezu, chcę być przygotowany do dobrego dzieła. Do wszelkiego dobrego dzieła, do którego Ty powołałeś mnie, nas, swój Kościół, a powołałeś do tego, abyśmy szli i głosili Ewangelię, która jest żywa, prawdziwa w moim życiu. Aby to było pełnią radości, o której pisze apostoł Jan, kiedy są przydawane nowe osoby, które mogą poznać Ciebie, których zbawienie jest udziałem, staje się udziałem, kiedy całe niebo się raduje. Boże, czy czasem nie ma lenistwa w moim życiu? Czy czasem nie wkrada się obojętność na los innych ludzi wokół mnie? Czy nie zadowalam się własną sprawiedliwością, mądrością, jakimś poznaniem, własnymi siłami, tym, że ja już coś uchwyciłem, że już coś mam, że już coś posiadam. Duchu Święty, mów do każdego z nas, rozsądzaj. Nie zostawiajmy tego słowa tutaj, w tej sali, ale idźmy z nim do naszych domów i jeszcze bądźmy przed obliczem naszego Pana, aby mógł odebrać sobie chwałę z całego naszego życia, aby On był uwielbiony. Amen. Dziękuję Wam bardzo.